więcej kart kubeczek. Nie. Panią pomiotła mi się kartka. Dodam ci drugą. Przymam, to nie ten sprawdzian. Dominik, gdzie razy ci mówiłam, że nie można ściągać? 38. Dominik. Przestań ściągać, bo zabiera ci kartę. Ale ja nie ściągam, proszę panie, tylko sprawdzam, czy nie ma błędów. No i nie ma. Dominik, widać, że ściągałeś od Szymona. A skąd pani to wie? Bo przy ostatnim pytaniu on napisał, że nie wie, a ty, ja też. Warto, bo on wszystko zepsuł. Dlaczego już wróciłeś? Nie powinieneś mieć jeszcze lekcji? To znaczy, zamiast wefu miałem okienko, no i był na nim polski. No i dlatego tak wcześnie wróciłem. Zdejmij tą czapkę, jak ze mną rozmawiasz. Nie siedź długo przy komputerze, zaraz będzie obiad. Dobrze. Witaj! Nazywam się Maria Konopnicka. Oto moja historia, poznaj ją. Obiad! Urodziłam się w 1842 roku, a dokładnie 23 maja w Suwałkach. Kiedy miałam 7 lat, wraz z rodzeństwem przenieśliśmy się do Kalisza. Po kilku latach zmarła moja mama. Ojciec wychowywał nas w tradycji chrześcijańskiej, bez kobiecego wpływu. Atmosfera powagi i surowych nauk moralnych miała duży wpływ na moją dalszą przyszłość. Uczyłam się siostrą na pensji u sióstr Sakramentek w Warszawie. I tam zetknęłam się z Elizą Pawłowską, która stała się moją bratnią duszą.
Dominik, wszystko w porządku? Tak. No chodź, śniadanie chociaż zjedz. Nie, wie tata, spiesz się do szkoły, bo miałem jeszcze koleżance wytłumaczyć tam matematykę. Ale przecież dopiero siódma jest, Dominik. No, naprawdę muszę, umówiłem się już. Cześć. Może w czymś pomóc? Wie pani, szukam zbioru wierszy Marii Konopnickiej. Gdzieś powinny być, ale na pewno nie tutaj. Zapraszam za mną. Gdzieś nie tutaj. Tutaj też nie. O, są. O, super, dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Cześć Dominiku. Cześć. Proszę pożyczyć zbiór na matematyckiej? No mam cię pożyczyć, ale... Poczekaj, jeszcze przejdzie, tak? Zatrzymaj się, to do potu. Ty też się wzięłaś? Tak, ale ja ją zabierałam. Nie. Ty też dostałaś, poczekaj. Dostałam. Wiesz co, ja już muszę iść. Poczekaj. Czy się te ekskursje wyjmuje? Jest to fajny pomysł, bardzo, że daleko, ale możemy nie mieć testu z polskiego i możemy go przełożyć. A nie, tylko nie test po polsku. U nas już była kontrolna żyzna Marii Konopnickiej, my слишком много писали. O, no można mogę znać pro jej żyzny. Możecie wam jakąś prezentację radzić? Tak, ja czytałam, że tam była ikona polskiej literatury. Cześć, mogę sobie porozmawiać? Dobra, to zgadzamy się później. No, dobra. Ty też ją widzisz? Znowu? Tak, chyba mam halucynację. Weź, nie gadaj bzdury. Chodź, może podejdziemy bliżej, dowiemy się o co chodzi. Dobra. Dobra. No, Maria, do dzieła. No, chyba że czekasz na swojego księcia z bajki, który przyjedzie i uwolni cię z wieży. Ale wiesz co? Książąt już nie ma i rozrób nie będzie czekał, co ty robisz? Pierwszy krok. Czemu on to zrobił? Właśnie, teraz już nie będę razem. No właśnie, właśnie, ja będę raz. Może chcesz coś do picia, nie wiem. Ja coś masz, to daj. Masz. Woda może być? Może być, dziękuję. No. W końcu piątek. No, piątek nareszcie. Co jutro robisz? Nie wiem, może pójdę na rower albo do parku. A ty? Ja jadę do babci z rodzicem. No, ja to już dawno u babci nie było. Muszę ją w końcu kiedyś odwiedzić. O, dzwonek. Zobaczę, kto to. Ktoś do... To pewnie do mnie brat miał przyjechać. Brat? Po mnie. O, no, hej, jest hej. Weronika? Jest na górze. Wejdź, proszę. Mhm. Przyprowadziłam ci twojego starszego braciszka. Cześć, siostrzyczko. Miałem być później? Miałem być później, ale wcześniej skończyłem zajęcia. Nie pozwolę, żebyś się błąkała sama po nocy. Jest. Dobra, zbieraj no, tylko. Dobra. No to czekaj, no pa, ale ja was poprowadzę. Okej. Wrzesień, 1862 rok. To wtedy wypowiedziałam sakramentalne tak. Pamiętam ten dzień doskonale. Był to skromny, cichy ślub. Po ślubie wyjechaliśmy z Kalisza i zamieszkaliśmy w Gusinie. Po roku wspólnego życia urodził nam się synek Tadeusz. Pierwsze lata małżeństwa były cudowne. W późniejszym czasie nasza rodzina powiększyła się o 7 dzieci.
jednak Władysław i Stefan zmarli zaraz po urodzeniu. Po kilku latach nie mogłam znieść ograniczeń, jakie narzucał mi mąż. Nie chciałam być na jego utrzymaniu, nie odpowiadała mi rola gospodyni domowej. Jarosławowi nie podobały się moje literatki zainteresowania. Postanowiłam sama zadbać o dzieci i siebie. W 1876 roku rozstałam się z mężem i podjęłam decyzję o opuszczeniu Gusina. Przeniosłam się z dziećmi do Warszawy, gdzie mieszkałam do 1890 roku. Mimo rozstania nie zerwałam kontaktów z Jarosławem. Wysłałam mu pieniądze na podróż do Krakowa na jubileusz mojej twórczości. W stolicy pracowałam jako korepetytorka. W późniejszych latach zaczęłam podróżować. W 1878 roku nagle zmarł mój ojciec. W tym też roku zaczęłam uczestniczyć w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. Po kilku latach mój mąż zbankrutował. Zmarł w 1902 roku. Podczas podróży po świecie poznałam wielu mężczyzn, między innymi spotykałam się z młodszym o 17 lat dziennikarzem Jadem Gadomskim. Zapoznałam się także z bardzo przystojnym Włochem oraz historykiem Maksymilianem Gumplowiczem, który potraktował odrzucenie wyjątkowo poważnie i zastrzelił się w 1897 roku przed hotelem w Grazu, gdzie mieszkałam. Do żadnego z nich nie żywiłam głębszych uczuć. Moim wielkim sukcesem było wydanie pierwszego tomiku poezji. Debiutowałam pod pseudonimem Marko. W latach 1884-1886 redagowałam Pismo dla Kobiet Świt. Próbując zredekalizować jego program, wywołałam sprzeciw zachowawczej opinii i cenzury. Moim kolejnym sukcesem było opublikowanie Roty w miesięczniku Przodownictwa. Napisałam także dużo bajek dla dzieci. W 1910 roku w sanatorium Kisielki we Lwowie zachorowałam na zapalenie płuc, które były przyczyną mojej śmierci. Zostałam pochowana 11 października na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Итак, класс, сейчас мы поговорим о двух удивительных писательниц – Лесе Украинке и Марии Канапницкой. Иван, расскажи мне, что ты знаешь? Канапницкая была поэтессой, имела 8 детей, однако двое из них умерло при рождении. Понятно. Что вы знаете на тему творчества Марии Канапницкой? Написала много песен, переводила и редактировала письма для женщин. Очень интересно. А что, а как же Леся Украинка? Леся Украинка была украинской писательницей и поэтессой. Самое известное произведение было «Лесова песня». Давайте найдем общего с этими двумя писательницами, Лесей Украинкой и Марией Канапницкой. У этих двух женщин была очень тяжелая судьба. Мария Канапницкая заболела воспалением легких, а Леся Украинка на туберкулез костей. В своих узорах добавила вера в священство справедливости.